Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry. <noise> Cóż to za radość! Cieszy się Maciek Cichocki. Tada! <noise> <noise> ale nie, śpiewał nie będę, nie lękajcie się o słuchający nas, którym jesteśmy wdzięczni, że jesteście z nami na jednym wydechu. To chciałem powiedzieć, ale mnie zatkało. I Anna Kęcierska. Normalna. <noise> E, no, bo my wracamy po tak długiej przerwie, jakiej nawet pandemia nam nie zrobiła, jak żeśmy się ja obrazili się na wirusa. E, to nie zrobiła nam takiej długiej przerwy. Stęskniłem serii. się za, za mikrofonem, za statywem, za laptopem. Do tego stopnia się stęskniłem, że zapomniałem włączyć nagrywanie, jak zrobiliśmy pierwsze podejście, <laughs> i teraz nagrywamy kolejny raz, ale już tym razem z włączonym nagrywaniem. Oj, tam, oj, tam. Ale no tak, bo była przerwa, bo tak. był. Patrz, zmieniliśmy krzesło, że to nie skrzypi, a. To, to też, sieć się nie, nie, rusza. nie mogę się ruszać, przepraszam bardzo wszystkich za skrzypienie. Bo ten odcinek jest po to, żeby powiedzieć, co było, jak nas nie było i co będzie, jak już teraz jesteśmy. No tak, ale też nacieszyć się, że jesteśmy, ja się cieszę. Dobrze. No dobra, ale konkretnie, nie, bo tak se, to, to teraz ja sam poczułem. Yy, opowiemy wam chwilę, co u nas, opowiemy wam, gdzie będziemy straszyli w najbliższym czasie i w jakiej formie. Opowiemy wam, jaki jest nowy pomysł na nazwijmy to kolejny sezon tego podcastu naszego. Przypomnę, podcast Opowiedz. dla tych, którzy Mówią do ludzi. Tadam. Przemka w nowej odsłonie krótszego już usłyszeliście, to już zauważyliście, że się zmienił. Znaczy nie przemek, tylko jingle mm. I do innej muzyczki teraz będziemy podrygiwać. Tak. Ale już w tym odcinku chcemy was też zabrać w obszary merytoryczne, co myślę, że dla nas typowe. I opowiedzieć wam o takim naszym autorskim pomyśle na, na to, jak się przygotować do dobrej prezentacji. Na razie zasygnalizować, a rozwinąć to w następnych odcinkach. Znaczy, jak Netflix robi seriale, to i my zrobimy. Dzięki temu będziecie z nami, a nie z innymi. Co nas bardzo ucieszy. A co? Dobra, no to gramy. Gdzie byłeś, jak cię nie było? I co robiłeś, jak cię nie było? O pani. Moja Apa? droga. Pracowałem. <grym> Pracowałem w Pocieczoła, bo niektórzy byli na dwutygodniowym urlopie nad pięknym polskim morzem i trafili w końcówkę lipca, gdzie nie było pogody, więc ja musiałem się poświęcić. Więc pracować. nie pracowałeś w Pocieczoła, bo wtedy pracowałeś w chłodzie. Potem pracowałeś w Pocieczoła. Potu czoła miałem, gdyż albowiem zaliczyłem trzy ultra. Przejechałem Subalszczyznę, przejechałem. A, to poczekaj, wyjaśnij ultra, bo to wiesz, nie każdy jeździ ultra na rowerze. Maratony rowerowe. O, to, to. Tak, jeden był. Do ludzi, mówimy. 416 km posuwał w Maciek zrobił 460, bo mu się omskło w nawigacji. Potem był. Ten było twój perfekcjonizm. 620 km, yy, kaszuby, kociewie, wybrzeże i tak dalej, i tak dalej. Pięknie, malowniczo. A na deser było 520 po górach. Z przemyśla aż na głodówkę, czyli tam prawie, prawie do zakopanego. Ale z tego, co wiem, to jeżeli chodzi o ten rajd, to bardziej spociłeś się w pociągu. Jadąc do... Tak, tak, podróż <grym> iż... koleją, spraca czas podróży cały czas. Tak, dokładnie. Tylko podnosi temperaturę i e, poziom e, adrenaliny i kurtyzolu w organizmie. Tak jest. To ja. A e, Aniu, gdzie byłaś, jak cię nie było? No ja byłam na tym dwutygodniowym urlopie, gdzie przecudnie padało w tym roku e, nad Bałtykiem. Ja jeszcze takiego lata od naprawdę wielu, wielu e, nie widziałam. E, podjęłam wtedy na wyjeździe też taką próbę, że żeśmy się e, zobaczyli towarzysko i przez normalnie cały dzień, dłużej dwa dni, żeśmy nie zamienili słowa W ogóle o nie pracy. się do <laughs> No słuchaj, ja się musiałam bardzo trzymać na wodze, żeby życia prywatnego nie połączyć się z zawodowym, ale daliśmy radę. No tam na no, odchodne, tylko to jeszcze ci no, powiem, to, no, to jeszcze ci no, powiem, no, powiem, że tam malutkie strzałki <laughs> to było. strzałki no i też w pocie czoła też popracowałam jak na tych ultra, to oprócz tego, że trzymałam kciuki, to w międzyczasie je puszczałam, bo zaczęliśmy duży projekt komunikacji wewnętrznej w pewnym banku, który pokazuje swoim pracownikom coś, co jest bardzo bliskie naszemu sercu, mianowicie, że można mówić prościej, czyli po ludzku i do ludzi, i rysujemy tam dużo filmów różnych, które wprowadzają i inspirują do zachowywania zasad, przestrzegania zasad, które właśnie taki język urzędniczy bankowe zamienią na relacyjne. No i knuliśmy jeszcze w międzyczasie. Knuliśmy, co by tu wzmajstrować z naszym podcastem. O tak. Mieliśmy takie pomysły, że na przykład Ania będzie otwierała odcinki merytoryczną arią operową, ale na treningach nie poszło. A to ty ze mną rozmawiałeś, wtedy poczekaj, bo ja, nie, sobie... ja Miałem taki pomysł w głowie, ale A, odbywasz treningi w mojej głowie bo, bo, i nie, nie pykło, to, wiesz? To, nie, nie, nie. nie. Bardzo ci dziękuję, że na twojej nie, głowie poprzestałeś. Miałeś parę podejść. Nam... I na wszystkich poległa. Nie, nie było coraz lepiej, ale, ale nie, to nie był ten ale kierunek. Ale przyświecał nam cel taki, żeby odcinki wypuszczać co tydzień, bo wiemy ze spotkań z wami, nasi słuchacze, w różnych miejscach, czasami zaskakujących i to jest Można się momentami jak celebryci nawet poczuć, A, nie kiedy wyskakujecie i mówimy: Tak, tak, słucham Was i to jest fantastyczne, i wracajcie, i dajecie dużo dobrego, i korzystam. I o, właśnie to wystąpienie to przygotowałam, z nieba mi spadliście akurat z taką podpowiedzią. Więc, Boże, ja co chciałam powiedzieć? A, że, że, co że tak, że co tydzień, że wpadliśmy na pomysł, że ponieważ służymy Wam i, i przydajemy Wam się, no to chcemy to robić częściej, więc nasze jest taki pomysł, żeby co tydzień, no i żeby taka była jedna konkretna rzecz, tak? Bardziej merytoryczna. Żeby łatwiej to było przeszukiwać po tytułach, jak taką, powiedzmy, audioksiążkę, gdzie można sobie spokojnie po tytułach wyszukać, co... o, I to powiedziałeś bo wiem, to słowo. wiem, co ci się zapaliło w Ale dokończmy jeden wątek, a jeszcze tak? z zostań z tą myślą i z tym paluszkiem chwilę. E, co tydzień? Musimy hmm. o nieregulowanie odbiorników. Do, ja pół, nie do pół godziny planujemy, ale wiecie, jak to bywa z planami. Hmm, środy zostawiamy, więc słyszymy się i widzimy na YouTubie, o ile nam się coś nie omsknie z kamerą, co środę. Mm -hmm. e, no i tak, jeden odcinek, jeden konkret. Ta, taki jest plan-pomysł, że rewolucji nie ma, bo chociaż pomysły były różne, no to nam się dobrze gada i chyba z tego w ogóle nie chcemy rezygnować. No właśnie, to do, dobre gadanie czasami bywa pułapką, a nam zależy, żeby było przede wszystkim merytorycznie. I tego będziemy się tak e, w tym się będziemy pilnować, tego będziemy się trzymać. I gdyby w którymkolwiek momencie okazało się, że tego merytorycznego mięsa jest za mało, to łapcie nas e, i wtedy nam muszcie. Krzyczcie. Tak, tak jest. Jak, jak najbardziej. Domagajcie się, bo my jesteśmy tutaj y, dla Was z naszą wiedzą, z naszym doświadczeniem i z naszą frajdą robienia tego, co robimy. Dla tak? siebie też. No, no to ja to lubię. Ale ja, no, 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 naprawdę bardzo brakowało już nagrywania, ta przerwa mi się dłużyła, także autentycznie cieszę się jak dziecko rozpa rozpakowujące prezent od Mikołaja, z tego, że gadamy do mikrofonu. A myślisz, że nie, nie masz takiego wrażenia, że to jest takie niepolskie przyznawać się, że sprawia ci frajdę to, co robisz w życiu, że tęskniłeś, że to raczej trzeba powiedzieć o matko, urlop się ty teraz uderzyłaś w taką wiesz. nie dość, że czułą, to jeszcze stereotypową nutę. To od stereotypu się odetnę. Nie wiem, czy to jest polskie, chińskie czy bułgarskie. E, ale ostatnio. O, jakie ładne, ja to wyciszę. Odliczają nam czas. Tak, Słuchaj, tak, tak. A nie, a nie. Masz podłączone jakieś diody tutaj. Tym, tym. To, tak, bo trudne pytanie i od razu puls skoczył na górę. Ostatnio jeździłem na rowerze, a jak jeżdżę na rowerze, to jeżdżę sam. I może, że na imprezach masowych, to staram się być sam i wtedy myślę. Mm -hmm. to, są, to, to jest taki stan, że, wiesz. No, Medytacja w ruchu. No tak, no bo funkcje przetrwalnicze sprowadzają się do kręć oddychaj. Proste, a jedz, pij jeszcze, no bo to jest konieczne. Żeby nie zapomnieć. E, a głowa sobie hula. I pomyślałem sobie, że to nie jest tak, że ja nie miałem jakichś kryzysów zawodowych w swoim tak zwanym życiu zawodowym. To nie jest tak, że mi się zawsze tak samo chciało. Ale kurde, jak sobie myślę o spotkaniach ze znajomymi, i jak przychodzi ten moment, że czasami ktoś mówi, że ojej, tam coś tam, czy nie, nie, nie fajnie, to cholera jasna, ja naprawdę od ponad 20 lat robię zawodowo to, co mnie kręci, co lubię. Nie wiem, czy teraz nie straciliśmy rzeszy naszych słuchaczy. A może wręcz przeciwnie, ich zyskamy. Tak robiliśmy i tak będziemy robili. Myśmy szczerze mówili, co myślimy. No Wiemy, że możemy komuś tak. nadepnąć na jakąś końcówkę ciała w ten sposób, ale to na pewno niespecjalnie. Nic z tych rzeczy. No ale wiesz, to, że wtedy, kiedy na urlopach naszych widzieliśmy się prywatnie i zasiedliśmy sobie do wspólnej kolacji i włóczyliśmy się i po plaży i po lesie z naszymi... Ale po plaży, słuchaj, Zglądali. i dało się zdjąć bluzę i z naszymi rodzinami, tam żeśmy się w piachu tarzali. I ja naprawdę z premedytacją musiałam się powstrzymywać, żeby nie rozmawiać o sprawach zawodowych. No to myślę, że to pokazuje jednak, że to nasze zaangażowanie w to, co robimy, nie kończy się o godzinie 16 czy 17 w momencie, kiedy wstajemy od swoich biurek, tylko gdzieś tam, tak jak ty zwykłeś mawiać, to się z tyłu głowy toczy, no i produkują się te nowe pomysły. Skoro plaża, to woda. Skoro, ja mam wody nie lać? Skoro, produku, skoro produkowanie pomysłów, to pomysł. Bo pomysł, o którym chcemy powiedzieć, urodził się nad wodą. Tak było. Przejeżdżałam do ostatnio nad Zegrzem. Mhm. Rzeczywiście było tak, że zasiedliśmy i stwierdziliśmy, że już żeśmy sporo łyżek dziegciu w tych różnych beczkach miodu, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, zjedli. Zatem przyszedł podążam moment... Podążam smakowo cicho, cicho, za twoją metaforą. Nie, nie, nie próbuj tego, bo to, to może być niebezpieczne i niestrawne. Um, że y, nauczyć ludzi, jak mówić do ludzi, żeby to było o ludziach i po ludzku, no to wszystko pięknie, ładnie, tyle tylko, że na no jakiś model zgrabny by się przydał. No, znaczy, jak jest model, to się lepiej sprzedaje. Lepiej się zapamięta. W sensie łatwiej się o tym ta. mówi. Nie łatwiej kogoś zaprosić do czegoś. Łatwiej ten ktoś może zapamiętać. A jak zapamięta, to jest większa szansa, że wtedy mu się przypomni w tym krytycznym momencie, kiedy zaczyna praktykować. No i wtedy się Będę pojawił się poprawił, klops. się więc może tak. skrzypieć. No nie, jakoś poszło. Klops się pojawił, bo okazało się, że żadni amerykańscy naukowcy nie zrobili takiego, co by nam tak pasował do trzewi, do szpiku kości, żebyśmy powiedzieli, tak, na Biera. tym modelu będziemy pracować, jest dobre. No i wtedy zakrzyknąłeś ty. Tak? tak? Oj. Taki był efekt, połó, taki u. Taki, taki, to komar mnie uczył pewnie, to dlatego. tak. Ja to nie pytam, co? No i zakrzyknąłeś. Wiem, mam. A było to tak, tak? Tak, tak, tak. Już zrozumiałem, co czuł ten archimedes, jak się. Ten archimedes się kąpał i Eureka, tak. nie? Kurczę się skompromitowałem, tak. czy nie? Archimedes się kąpał taką nogę, zawanną miał A taki kapsel. miał oczy, rysunku. uszy i ten, tak. No dobra, no, Maciek, jest tam to bardzo mi. fajnie. Powiedz dobra, tak. Powiedzieć. Rzeczywiście, myśmy o tym już chyba wspominali w, w podcaście, ale tak chcemy to teraz uporządkować, żeby było tak podręcznikowo konkretnie. E, tak jak Aniu mówisz, narodził się pomysł na nasz własny autorski model. Zawsze to mówię z takim cieniem uśmiechu, bo to jest aż śmieszne. To, to nie chodzi o to, żeby teraz go gloryfikować i twierdzić, że on jest najna na świecie. Tylko to jest pewien, pewnego rodzaju porządek, który z naszego doświadczenia pomaga dobrze zrobić robotę w kontekście przygotowania prezentacji. Prezentacji, wystąpienia, bo nie mówimy tutaj o prezentacji w sensie PowerPointy. Tak, tylko wyjść wśród ludzi tak. i, i powiedzieć, a być może slajdami albo inną formą wizualną się Czemu wesprzeć. No i jak już powstaje taki model, to jeszcze dobrze, miał nośną nazwę. No w ogóle święcą triumfy te wszystkie, to są akronimy? Nie, nie tak. to nie jest akronim. To jest takie, no... To jest skrót z pierwszych tak, tam literek. Tak to chyba ja, przepraszam, ale ja tutaj jestem. To, ale to, 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 to takie to. I, i tu nam nie pykło. Tu, 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 tu nie poszło. Ale jak to Okham powiedział, że yy, najlepsze są proste rozwiązania i stąd mamy teorię o brzytwie Okhama, no to naprawdę najlepsze jest to, co na wyciągnięcie ręki. Skoro model ma dotyczyć budowania prezentacji, no to niech się nazywa prezentacja. Dokładnie tak. No i w Maćka stylu, i to powtarzamy często na szkoleniach, które prowadzimy, że jak jest model prezentacja, no to warto zacząć od początku go omawiać, czyli od końca, od ostatniej sylaby. Mhm. Dlatego, że podzielenie tego słowa na części prowadzi nas krok po kroku do przygotowania prezentacji, tak. która jest bardziej angażująca. Przykuwająca uwagę zapada, zapadająca w pamięć, ale także nasza w znaczeniu. W zapamiętywalność. <laughs> tak ale także nasza w takim znaczeniu, że no my wkładamy tam jako przygotowujący tę prezentację kawał serducha, no a jak damy dużo od siebie, to zgodnie z zasadą wzajemności jest naprawdę spora szansa, że dużo od innych. Do nas wróci, a jak nie, to przynajmniej my będziemy mieć satysfakcję i to poczucie mm -hmm. zrobienia czegoś w zgodzie ze sobą, a ono jest bezcenne. Takie mam przekonanie. I w tej przerwie, którą mieliśmy, stwierdziliśmy, że zaczniemy ten drugi sezon właśnie od takiego bardzo rzetelnego, konkretnego omówienia tego modelu. Jeszcze raz mam potrzebę podkreślić: nie dlatego, że on jest najlepszy, nie dlatego, że on jest nasz, a jest nasz, ale <laughs> dlatego, że, <się> e, <laughs> że, że, że on po prostu porządkuje pewne rzeczy. Teraz go chcemy zaprezentować, następne odcinki będą zagłębiały się w poszczególne różne rzeczy, także już teraz zapowiadam, że najbliższe pięć odcinków to będzie wchodzenie w głąb różnych etapów modelu prezentacja. Ostatnia sylaba, czyli pierwsza rzecz, od której warto zacząć myślenie o przygotowaniu wystąpienia prezentacji, to. Ja. Wychodzimy Ania. i ty, i ty, i ja, i ja, i ja, i wszystkie ja, które nas teraz słuchają. Bo wychodzimy z takiego założenia i mamy to, że tak powiem, w boju sprawdzone i obcykane, że bez względu na temat prezentacji z jakim występujesz i audytorium przed jakim występujesz, to ty jako ja, mówca, jesteś najważniejszym narzędziem, techniką, pierwszoplanowym aktorem, który na scenie się pojawia. I jeśli w tym ja nie ma pewnych elementów, nie mamy ugruntowanych, pewnych myśli, przekonań, Podjętych decyzji, no to jest ja to dupa w wojsku i dupa z tego wychodzi. To ja bym jeszcze dodał do tego, że mm, jest bardzo dużo wystąpień na świecie. Mhm. Jest bardzo dużo osób, które mówią. I, I dobrze, no bo jeżeli mamy coś do powiedzenia, to mówmy, nie zostawiajmy tego dla siebie. Naprawdę to komuś się może przydać. Tylko mm, jest też bardzo dużo. Powtarzalności w tych wystąpieniach, podobieństwa, mm. pewnych charakterystycznych rzeczy. No nie, no, weźmy, weźmy sobie, cofnijmy się parę lat wstecz, jakby się można było gdzie indziej cofnąć swoją drogą. I, i, i przypomnijcie sobie porady dotyczące mowy ciała. Nagle powstawały te wszystkie piramidki, kopułki. wyżej, niżej kopułki mocy, wiedzy, nocy czy, czy czegokolwiek. I nagle okazywało się, że jak patrzymy, wchodzi kolejna osoba na scenę. No I my tak samo. I, ponieważ jeszcze my siedzimy daleko, no to nie rozróżniamy jej porysach twarzy, bo tylko no, daleko to nie widać. No to, to ten sam facet. Albo ta sama inny babka. odcinek garnituru. Mhm. A jeżeli zaczniemy myślenie o przygotowaniu prezentacji od ja, damy sobie chwilę i do tego Was zaprosimy w następnym odcinku, żeby powiedzieć, jak do tego się zabrać, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co we mnie, w moim sposobie mówienia, w moim sposobie patrzenia na świat, w moim sposobie analizowania danych, które potem stają się treścią prezentacji jest innego, wyjątkowego, mhm, co jest swoją supermocą. Tak mhm. i, i, i na tym zbudujecie siebie jako prelegentów. No i to będzie inni mhm. i oczywiście inność może powodować, że komuś nie będziecie pasowali. Ale inność jest zapamiętywana. I jestem przekonany, że tak jak pewnej grupie osób możemy nie przypasować, tak zdecydowana większość doceni tą oryginalność, autentyczność, a nie wchodzenie w wytarty schemat. Mhm. Bo Oscar Wilde powiedział, że żeby być sobą, bo wszyscy inni Im już sobie, są zajęci, tak. i coś w tym jest z perspektywy mówców także. No i wtedy też myślę sobie, że jest w pewnym sensie dużo łatwiej być sobą, a nie być tymi innymi. Nie kopiować, tylko odkryć siebie i już być na zawsze jakimś albo jakąś. Wtedy, kiedy znamy te swoje supermoce, wiemy na czym możemy budować tą naszą wyjątkowość. I ty użyłeś, Maciek, słowa autentyczność. I ona dla mnie z perspektywy bycia nauczycielem, trenerem, sprzedawcą, gdziekolwiek robimy nasze prezentacje, wystąpienia, jest szalenie ważna. Zarówno jeżeli chodzi o skuteczność, taką mierzoną biznesowo, ale także jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, bo wchodzenie za każdym razem w inny garnitur i udawanie kogoś innego, no to można dostać Męczy. kocio -kwiku, pomieszania zmysłów a potem człowiek wraca do domu i się zastanawia, to kim ja teraz jestem i czy ja w ogóle jestem. Więc o tym ja na początek sobie powiemy, od tego będziemy zaczynać. Yy... I od tego się zaczyna model. Tak czyli jest. Prezentacja, zacznijmy przygotowanie do prezentacji od siebie, od poświęcenia chwili uwagi na zrozumienie, przeanalizowanie, odkrycie swojego ja prezentacyjnego. Hmm. A potem robi się jeszcze trudniej, no bo bardziej potem, wymagająco. Ale za to nie są dwie literki, nie jest tak. syllabat, tylko jest jedna literka, bo przed ja jest cy, prezentacja. Ja? No i co jak cel? Tu wydaje się, że Ameryki nie ma, ale jakąś tam małą odkryliśmy, tak nam się wydaje. Hmm. No, trochę musiałam się z tobą poboksować przy tym o, C. Bowiem. to nawet mało powiedziane trochę. Broniłem się, szedłem zaparte, to fakt. Ale powiedzmy, dlaczego to C jest takie ważne, bo jak obserwowaliśmy i obserwujemy dalej y, ludzi, którzy przygotowują prezentacje, to często mamy takie wrażenie, że robią je dla siebie. Tak. Czyli mają tak dużo, jest najpierw ja, uh -huh. ja wiem, ja umiem, więc ja sobie na tej dużej scenie w świetle Jupiterów albo w sali konferencyjnej opowiem, co jest dla mnie interesujące. No i okazuje się, że dla tych słuchaczy to jest mniej interesujące. Mhm. I oni gdzieś tam odpływają. Więc ten cel prezentacji, dobrze mm, zdiagnozowany, jest Nazwany. istotny. Mhm. I o tym też oczywiście opowiemy, co pomaga w tym, żeby ten cel... E no był naprawdę dobry, mhm. był Są, kuszący tak. dla słuchaczy. Są konkretne pytania, które tak. zadamy, z którymi was zostawimy, damy konkretne narzędzia i wskazówki, żeby, mhm. żeby było dobrze. Dorzucimy też coś do tego, dlatego że mamy jeszcze takie nasze spostrzeżenie, że jest pewien wspólny mianownik dobrych prezentacji on właśnie mieści się w tej literce C, czyli w celu pewne przeprowadzenie naszych słuchaczy przez meandry, ich decyzji, tego, jak oni je podejmują, bo my możemy im w tym procesie, dość trudnym procesie podejmowania decyzji, pomóc, nie wywrzeć na nich wpływ, mm -hmm. natomiast pokazać im coś, dać im pewne pole wyboru w taki sposób, żeby mogli, e, nawet jeżeli nie od razu podjąć decyzję, to dopuścić do siebie pewne argumenty, które pierwotnie były poza w ogóle obszarem ich zainteresowania. Ale to więcej o tym. To, co na ten moment ważne, w modelu prezentacja mamy ja jako pierwsze, potem C, potem, potem Arunc, A, więc krok po literkach wstecz. Co się, a, się kryje za A, Aniu? A, to a, a Ania. A Ania. E, a, a Ania siedzi na audytorium e, i słucha. No i e, ta Ania w pierwszym rzędzie i ta Ania w ostatnim rzędzie tak naprawdę mogą mieć różne oczekiwania co do tego wystąpienia. I to, że mają tak samo na imię, to mogą mieć różną wiedzę. I jest cała masa rzeczy, które przygotowując, które przygotowując wystąpienie, warto wziąć pod uwagę, zastanawiając się, do kogo my mówimy. I to w, kolejnym, w jednym z kolejnych odcinków tym będziemy się chcieli zająć i pokazać Wam, jak diagnozować swoje audytorium. To tak mhm. szumnie brzmi, ale tak naprawdę, jak zastanowić się i jakie pytania sobie zadać, i jak dopasować też treść naszego wystąpienia do ludzi, którzy nas y, słuchają. Żeby jak najlepiej ich obsłużyć, żeby ułatwić im słuchanie. Mm -hmm. No i teraz nie lękajcie się, dalej nie rozbijamy słowa prezentacja po literce. Mm -hmm. Mamy już ja, mamy C, mamy A. No i została nam ostatnia rzecz, czyli prezent. O, po prostu na koniec, prezent. Tak. opakowany z tą rzeczką, ale co ważne, prezent, który nie jest y, skarpetkami kupowanymi na ostatnią chwilę przed Bożym Narodzeniem, które y, no niekoniecznie pasują, a jeszcze jest duża szansa, że do nas wrócą rok później. Oby nie prezent, który ponieważ wcześniej pomyśleliśmy o celu adekwatnym do słuchacza, ponieważ zastanawialiśmy się jaki jest ten słuchacz, jakim językiem do niego rozmawiać. Mm -hmm. jak... Co on lubi, co mu smakuje. Ta, na jakie potencjalne obiekcje jego od Dokładnie. razu odpowiedzieć, żeby mu ułatwić konsumpcję treści, któremu przygotowaliśmy. No to ten prezent jest naprawdę dopasowany, no ale też poza dopasowaniem jest opakowany w taką formę, która powoduje, że osoba kończąca nas słuchać, poza myślą, że to było ważne, ma jeszcze taką myśl, że to było ładne, miłe, miłe. inne, oryginalne. Mhm. A te wszystkie elementy, te, 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 które teraz wymieniliśmy, one służą temu, żeby po prostu ta prezentacja była lepiej zapamiętana. I to jest jedna strona od prezentu. A tak, druga, no właśnie, właśnie. Tak, właśnie. To bierze, tak, że tak, domyślam się, że w tą stronę biegniesz. Bo, bo to jest ta y, druga strona prezentu, która dla mnie jest taka niezwykle ważna bo to ma być taki prezent, który dajemy komuś, no bo w zamian dostajemy od niego, jak ty Maciek mówisz, najdroższą walutę, czyli jego czas, czas tego absolutnie. drugiego człowieka. No to jeżeli te prezentacje, wystąpienia przygotowujemy i też angażujemy swój czas, no to niech to będzie też prezent dla nas. Niech przygotowywanie się do takiego wystąpienia nie będzie rypaniem tych nudnych slajdów i wrzucaniem tam na te <śm> slajdy Kolejnego buletu i kolejnego wykresu i w ogóle miazga. Tylko niech to będzie przygoda, niech to będzie frajda. Prowadziliśmy ostatnio szkolenie dla nauczycieli, w, którzy działają w Fundacji Daltońskiej. I tam zadało, padło takie pytanie, czy lubicie robić prezentacje? I oni mówią. Tak, lubimy! I pomyślałam sobie, Dzieńcem. kurde, coś, coś jest niehalo. No a potem się okazało, że y, oni przed szkoleniem już y, wiedzieli, jak do pewnych rzeczy y, podejść, żeby to był prezent nie tylko dla uczniów, których obdarowują swoją prezentacją, ale także sam proces przygotowywania, żeby był prezentem dla nich. Mhm. Czyli na ten moment podsumowując. Przewodnikiem po przygotowywaniu się do prezentacji jest słowo prezentacja, ale od tyłu. Zacznijmy od siebie, to jest to ja. Dobrze, zidentyfikujmy cel, po co mówimy do ludzi i czy naprawdę im to jest potrzebne. To jest cel, czyli C. Potem mamy A, czyli audytorium. Zastanówmy się, kim są ci ludzie, czego potrzebują, jakiej formy, jakie mogą mieć obawy, obiekcje, przekonania, z którymi być może warto się skonfrontować podczas naszego wystąpienia, mm -hmm. żeby ich otworzyć na inną perspektywę. A prezent to są pewne didaskalia i to opakowanie, które występuje, bo będziemy rozmawiać o tym, czy ze slajdami, czy bez. Jak tak, to czy obrazki, czy rysunki, czy zdjęcia, a może są jakieś y, modele typu pyciakucia, które pozwalają y, zrobić prezentację właśnie inną i zapadającą w pamięć. A może historia, jak historia, to jak do niej y, podejść. A może jakieś listy trzypunktowe, no cała masa różnych takich no właśnie kokardeczek, papierków, z których można sobie powybierać i stworzyć tą prezentację, która będzie miała, będzie dziką frajdą dla nas i dla słuchaczy. No dobra, to tyle jeśli chodzi o model, ale na koniec myślę, że możemy jeszcze odsłonić karty najbliższej przyszłości, bo zaczęliśmy od przeszłości, gdzie byliśmy jak nas nie było, tak. to powiedzmy trochę w przód, co, gdzie będziemy, jak będziemy. No, ja bym powiedziała, że to za moment będzie strach otworzyć lodówkę, bo nie dość, że co tydzień nowy odcinek zaczyna, tak? podcastu. To zaczynamy 1 października w Poznaniu, inauguracja roku akademickiego, ale my nie na wyższej uczelni, ale na Pyrkasterze, na konferencji, gdzie będzie można posłuchać o podcasterach, od podcasterów różnych ciekawych rzeczy. Więc mhm. już zapraszamy, bilety są dostępne 1 października. Pyrcaster w Poznaniu. Będziemy razem z To jest z swoją innymi. drogą, nieprzypadkowa data, bo to jest Międzynarodowy Dzień Podcastu. A, Więc jeżeli podcast nie, nie. jako dla, jesteś twórcą, i z tej perspektywy, to Cię interesuje. Jesteś konsumentem podcastów i kusi cię, żeby może mieć swój, albo w ogóle cała ta, ten świat podcastowy Cię interesuje w jakiś sposób, no to to jest chyba naj, nie chyba. To jest najlepsze miejsce w Polsce, żeby się pojawić i pochłonąć atmosfery, wiedzy, pomysłów związanych z podcastingiem. 1 października Dzień podcastu Pyrcaster. Tak jest. Poznań. Poznań. Na, jak się wychodzi 1 października na scenę podcastową, konferencyjną, żeby coś powiedzieć do ludzi, którzy zjedli już na tym zęby, no to się, można się lignąć. Stresik, A jak się pojawia stresik, to się można lignąć, jak mawiała Twoja mama, jeżeli dobrze pamiętam. wykopytnąć i zrobić babola, czyli mieć porażkę. Ale nie taka straszna porażka, bo porażka może być dobra i też ma swój dzień. Tym razem 13 października i tak. Fundacja Dobra Porażka organizuje. Też wydarzenie związane z dobrą porażką, które współorganizujemy razem z Fundacją, no. bo tu już nie tylko będziemy a. występowali, choć postraszymy w jednym z wystąpień, bardziej Aniu Ty, ale współorganizujemy, bo mamy, poprawię mnie, jeżeli się z tym nie zgadzasz, takie przekonanie, że oswojenie hasła porażka zrobi nam naprawdę bardzo dużo dobrego w życiu i, i warto się temu poprzyglądać, a będzie świetna okazja. Mhm. No i tam będzie też wielu mówców, prelegentów pokazujących porażkę, zarówno z perspektywy sportowców, biznesmenów, nauczycieli, rodziców. No a my opowiemy o tych porażkach, o których no, często mówcy nie chcą opowiadać, zadając sobie takie pytanie, czego superbohaterowie uczą nas o porażce. Mhm. I ostatnia rzecz na sam koniec, do której Wam się przyznamy, to że mając na koncie tyle odcinków, ile mamy. Prawie 70. Wreszcie dopełniliśmy formalności i nagraliśmy intro, żeby na Spotify'u móc zamieścić, o czym będzie nasz podcast, i kim jesteście. Więc, jeżeli chcecie zrobić sobie retrospekcję <laughs> i cofnąć się do początków, zobaczyć, czego Wy tak naprawdę słuchacie. No właśnie, bo to, to, to się okaże, czy. Do intra. Czy, wiesz, czy, my, <laughs> czy my robimy to, co żeśmy zadeklarowali. Mhm. Tyle na dzisiaj. Przemiło było móc, o, ale zagwizdałem, spróbuję bez gwizdnięcia, przemiło było dla Was móc znowu pogadać i usiąść przy mikrofonach. Mam nadzieję, że z równie dużą przyjemnością nas wysłuchaliście. Następne odcinki bardziej merytoryczne, dzisiaj sobie pozwoliliśmy na trochę takiego nacieszenia się tą sytuacją. Przechodzimy po kolei przez wszystkie punkty modelu prezentacji. skupimy się na wszystkim tym, co dzisiaj z lotu ptaka zasygnalizowaliśmy. Piszcie komentarze, mmm, nagrywajcie się na naszej tubie. Link jest jak zwykle w opisie. Bardzo dziękujemy za wszystkie ciepłe, cudowne słowa, które dostaliśmy w tej przerwie. Takie napisane, takie wypowiedziane, takie w przelocie, mm -hmm. klepnięte w ramię. To było naprawdę cudowne doświadczyć tego, że, że wam się to przydaje. Dziękujemy żadnym. I, że i, na, na i dlatego jesteście. mam olbrzymią ochotę robić to dalej. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.